Hej, witajcie z tej strony Bolek, a witam was w American Truck Simulator. Dziś pozwiedzamy sobie Arizona. Nie no, ogólnie cześć, witajcie z tej strony Boluś. Ja witam was w kolejnym odcinku z American Truck Simulator. I w dzisiejszym odcinku już mam naprawdę taką wielką, ale to wielką nadzieję, że zwiedzimy sobie wreszcie tą Arizonę. Arizona już wyszła do ogólnego pobierania, także zapraszam, kto jeszcze nie pobierał. Jak widzicie, tak dość klimatycznie tutaj w amerykańskim klimacie rozpoczynamy sobie ten odcinek, również Kenworth w amerykańskich barwach. Taka dość fajna, duża przyczepa mi się trafiła, duży Kenworth, duża przyczepa. 6 biegów ma, także no idzie trochę mu powciskać, naprawdę leciałem sobie nią po tą przyczepkę, ale bez zbędnego gadania. Wchodzimy sobie do środeczka, odpalamy naszą zajebistą maszynę i ciśniemy dokładnie, czekajcie, gdzie? Już wam mówię. Wyruszamy sobie z Phoenix i do San Simo. Będziemy jechali, także jeszcze ani Brączek, ani ja tamtędy nie jechaliśmy. Odwiedzimy sobie kilka miast po drodze i prawdopodobnie gdzieś może natkniemy się na Colorado albo jakieś nowości właśnie w naszej Arizonie. Jak też widzicie, nie ma ze mną Brączka, Brączu jest w szkole, ale nic nie poradzimy. My lecimy sobie właśnie tutaj z ładuneczkiem, mam nadzieję, że nam nawet w miarę powinno to wszystko wyjść. Czekajcie, jedynka wita, wyjeżdżamy sobie z firmy. Wyjedziesz? A, tam mamy ten. Czekajcie. Serio? Ciężko muszę wyjechać, dobra, czyli muszę się po prostu nadać bardziej. Dobra, jedziemy. Muszę jedynie tak, dobrze mnie tam przepuścili. Ciężki wyjazd. Kurde, coś ta kierownica nam zaczęła ostatnio omykać, że tak powiem. I nie fajnie się dzieje. Ale mam nadzieję, że to nie sprawi nam większych problemów. Dobra, chyba tu nikt nie wyjedzie nam. Jedziemy sobie. I co tam, kochani, no leci już, zaraz wracamy do domku, wrócę do domku i na pewno też sobie w Amerykanie troszkę ogarnę. Bo będę chciał dla was nagrywać, powiem wam, że mnie wciągło, tak przysłowiowo mówiąc, w tą grę od nowa, tak jak ją na początku zakupiłem, pograłem trochę, no i się znudziła, ale teraz ta Arizona troszkę odblokowała, jeszcze teraz mamy te ciężarówki, odkryłeś nową agencję pracy, super, mogłobyś mi to zniknąć, bo ja nie wiem, gdzie mam teraz jechać. No dobra, wiem gdzie. Przepuścisz? Dobra, ty jedziesz tutaj, ja mogę sobie wyjechać, dzięki wielkie. Czekajcie, moment, wyjadę sobie na prostą. Mamy dzisiaj wtorek, na całe szczęście wtorek, prawdopodobnie we wtorek to też oglądacie, bo chciałem trochę odpocząć od farminga, bo już za dużo jest go na kanale. Praktycznie 4 odcinki pod rząd, więc starczy, na pewno starczy ten, jak się tu wepchnął, wiedział, że ja będę tu skręcał chyba i mu zatamuję drogę przez chwilę, wepchnął się, ale zaraz ich dogonimy spokojnie tą ciężarówką, można sobie popomykać, prawie 700 koni pod maską, także jest co naprawdę robić. Dobra, możemy się wbijać. Super, akurat nam się udało. Już będę tu skręcał, ale żebym się daleko najechał, już mówię, nadrobimy sobie tą trasę. Jeszcze tak za bardzo tego klimatu tutaj może nie widzimy. Jest jedyna co nowość, no to zrobione te, jak, nie wiem jak to nazwać, te drogi, które idą wysoko, te poprzeczne. Nie wiem jak to fachowo się nazywa, ale nadaje to naprawdę zajebistego klimatu, jak sami widzicie. Nie ma głupich skrzyżowań, rąd i czegokolwiek, tylko właśnie rozwiązanie przekozackie, moim zdaniem. Aha, to są jednokierunkowe, także super, wszystko zajebiście. Nie wiem czemu mam podświetloną tamtą żółtą drogę. To mnie najbardziej irytuje teraz, ale nieważne. Tam raczej nie muszę skręcić. Mam też nadzieję, że i dzisiaj będziecie mnie troszkę inaczej słyszeli, troszkę lepiej. Popracowałem sobie tutaj, żeby jak najlepiej wycisnąć dźwięk. Też chcę, żebyście słyszeli tego Kenwortha, jak on naprawdę sobie daje radę. Czekajcie, tu to sobie zrzuciłem, bo trochę za wysoki bieg miałem. Jednak przy 600 skrzyniowej trzeba troszkę uważać. Na jednym biegu troszkę więcej sobie pomykamy. Czekajcie, mógłbyś mnie wpuścić, ty Grzegorz. Dobra, tu już ten mnie na pewno by wpuścił. Dobrze, dobrze, już przez chwilę miałem takie... Kurde, znowu się zjechałem. Ale idzie sobie to jakoś ogarnąć, trzeba dobrze w tą mapkę, właśnie w naszą nawigację patrzeć. I nie powinniśmy sobie... się pomylić raczej z dojazdem z towarem do firmy. O, proszę bardzo, sąsiad przyszedł. Kurde, aż zjechałem. Muszę sobie okna, nie mogę zasłonić, bo na parapecie akurat stoi aparat. Troszkę mi tu słońce bije, ale mam nadzieję, że
i wam, jak i mi to nie będzie zbytnio przeszkadzało. Tuskon jakieś właśnie mijamy, znaczy kierujemy się na Tuskon. Kurde, trochę jest lipa, że akurat na samym początku mi ten wyjazd się nie udał, bo chciałem dzisiaj tak, żeby dość fajnie wyszedł ten odcineczek, tak na spokojnie właśnie. Kurde, ja się powtarzam, masakra. Ale dobrze, teraz w weekend prawdopodobnie będzie troszkę mniej filmów, bo jak wrócę, jadę od razu do Karoliny. Także 3 dni mnie nie będzie raczej. Chyba że uda mi się ponagrywać jakieś więcej odcinków u Brączusia. Prawdopodobnie właśnie jeszcze jedna taka ważna sprawa. Będziecie mieli Q&A, ale to właśnie chyba akurat na 50 tysięcy. Akurat tak go wydam, pewnie gdzieś to koło weekendu będzie mniej więcej, jeżeli będzie wszystko szło tak jak idzie dzień w dzień, bo tam jest około 200 subów prawie dziennie, zależy czy coś się wrzuca, czy coś nie. Czekajcie, my tu będziemy chyba sobie... A nie, tu jest po prostu taki zakręt. Wiecie co, ja sobie tu wyjadę i ciśniemy tędy, bo on mnie troszkę spowalnia. Fakt, że nie widzę tu, żeby policja się... O kurwa. O Jezu, przez tą drogę, która jest z drugiej strony, jak widzieliście, po w drugim kierunku jazdy, pomyliło mi się, myślałem, że to gdzieś będzie skręt. Tak dlatego gwałtownie zjechałem na ten drugi pas. Czekajcie, tu same praktycznie zakręty. Nic takiego ciekawego, sam taki pustynny klimat. To też jest właśnie ta Arizona. O, lekkie lagi z czasu do czasu złapią, wiadomo, nowy teren. Co tu się dzieje? Siemandero, cześć Krzychu. A nie ma tąbienia, nie ustawiłem, dobra. Zjeżdżam sobie na ten pas. Troszkę szybciej nam pójdzie. Czekajcie, o, pokażę wam. Właśnie tak zajebiście to teraz wygląda. Ogrodzenia chyba z racji to na zwierzynę. Tak mi się bynajmniej tam wydaje to poprawo. Bo raczej nie robiliby, że ciężarówką się nie wejdzie. Powiem wam, że nie lubię. Znaczy, lubię, ale ciężko się jeździ na drugiej... Z drugiej perspektywy, jak sami widzicie, no nie idzie tak fajnie jak... O, bym chciał. Wiadomo, więcej wy sobie zobaczycie, ja też. Jakiś pociąg w ogóle, sino. Bo tam lekkie drgania miałem, jak wyjechałem poza ulicę, bo wyłączyliśmy to, bo przy większych drganiach kierownica w ogóle zaczęła wariować. Nie mam pojęcia. Już się bałem, nie? I tak zwolniłem, bo spojrzałem, że tam droga jest poprzeczna w prawo. O, jakieś fajne reklamy porozwieszane tutaj nad wiaduktami. Nie, super, super, fajnie to wygląda. Na pewno coś innego. Mam nadzieję, że te wszystkie trzy miasta postaram się zwiedzić na odcinkach. Chciałbym bynajmniej, żeby, wiecie, chociaż tam, nie wiem, z 6, 7, 8 odcinków wyszło z tego Amerykana na tej Arizonie. Zobaczymy, z jaką częstotliwością czasu, ale fajnie jakby była już jakaś informacja, kiedy mniej więcej pojawi się coś nowego, bo tak to bym sobie na przykład wybrał, że raz na tydzień pojawiłby się tam odcinek z Amerykana. Tak to niestety nie wiemy. Ja sobie zmienię na prawy pas. Ogólnie będziemy coś zaraz tutaj manewrować. Prawdopodobnie to jest... Nie, lecimy na... Kurde, już myślałem, że tu się droga nie załadowała, a tu ona idzie w dół po prostu. Dobra, troszkę możemy sobie zwolnić. Fakt, że nie, tu 75 jest, aha, czyli możemy cisnąć. To mi się już podoba, tu trochę mogę sobie poużywać. I wracając do tego Q&A, prawdopodobnie on wyjdzie jakoś na weekend, zobaczymy. Postaram się to nagrać, ogólnie nie wiem, czy tutaj macie zadawać pytanka, czy na fejsie, także bądźcie aktywni. Ja wam tam jeszcze powiem, czy pod którymś z filmów będziecie mieli to zrobić. Czy ja zadam po prostu to na fejsie. I będziemy sobie, mam nadzieję, że mi nie wyjedziesz. Dzięki. Mam nadzieję, że właśnie sobie to ogarniemy. Chcielibyśmy jeszcze jechać w ten teren, nagrać jakiegoś vloga może. Nie wiem, czy się uda dzisiaj. Tak, dzisiaj Mateusz ciężko będzie miał, żeby coś nagrać. Dlatego nagrane mamy Borusiowo już wcześniej. Ja mu to wydam, bo dzisiaj Mateusz zaraz po szkole jedzie na jazdy. Odbierzemy go ze Słupska z Moniką. Żeby tak to by był do 21, bo wiecie, jak ma 50 km do tego miasta, gdzie się zdaje prawo jazdy. No to uwierzcie, że trochę czasu zajmuje sam dojazd i muszą jeździć po 2-3 osoby. Więc no, jeżeli każda jedzie na 3 godziny, to wiecie, ile to wychodzi sami. Ja nie wiem. Dlatego też my, Mateusz, nie wiem, tam będzie pierwszy jeździł chyba. Chyba tak, łapie go trasa wtedy. Pojeździ sobie po mieście. I wtedy zabierzemy Brączka, jak już swoje wyjeździ, żeby nie musiał na próżno. Pojedziemy na coś do zjedzenia pewnie, bo Brączek będzie głodny, jak raczej nie wraca do domu. I polecimy sobie, dobra, w prawo. Powiem wam, że te poprzeczne lusterka, zajebista sprawa. Nie mogę wyhamować, nie?
Ja nie wiem, co mnie tak pchało, ale ja byłem silny po prostu. Dobra, znak stop, lekko przyhamowałem. Zobaczcie, o, jest klimacik. Jest klimacik, już mi się to podoba. Kurde, znów wieczór się szykuje, ja pierdziela, ale już mamy koniec praktycznie trasy. Dojeżdżamy sobie do miejsca docelowego. Dość szybko to poleciało, dlatego też wezmę jakąś krótką trasę do kolejnej naszej, o, coś z farmy może. Może jakieś maszyny, może, chciałbym Belę wieźć, nie wiem czemu chciałbym wieźć Belę. Hamulce coś słabe są. Dobra, uuu, winiarnia. Za szybki ładunek, zero uszkodzeń. Należy się coś. Dobra, pojedźmy sobie takie. Czekajcie, moment, chcę coś sprawdzić. Jo, objedziemy sobie dookoła. Ale fajnie to zrobione. Jest jakaś jedna przyczepa, jest druga. Za dwie przyczepy będą, tak? Dwie przyczepy są. Zobaczymy, czy coś więcej uda nam się stąd wygarnąć. Myślałem, że się ładnie złamie w ostatniej dość chwili. Zróbmy tak i polecimy sobie tak. Ja mówię, nigdy nie byłem asem w parkowaniu. Trzeba mieć dobre nerwy i trzeba... Takim wiecie, no mówię, dobre nerwy, bo ja za szybko się denerwuję, jak mi coś nie wychodzi. Kurde, już. Cofamy. Dobra, mamy przyczepę. Cyk. Opuszczanie nóżek, o właśnie. Nie pokazałem wam, to jest ta nowość. Ostatnio co zostało dodane do Eurotracka, jak Amerykana, są animowane podnoszenie nóżek. Fajnie to wygląda. Mały dodatek, zawsze już coś. Zdobyte osiągnięcie. Powiedzcie mi teraz, jak z rynkiem pracy, co wy możecie mi tu zaoferować? Szpurna dziot. Czekajcie, ja muszę sobie chyba kawałek przejechać, wiecie? Aha, kurwa, zapomniałem, że przyczepa jest za mną. A, dobra, ja tu do nich wjadę, zapomniałem, że przecież tak to można wybrać. Weźmiemy sobie coś może od was, może macie coś do wywiezienia, coś blisko nawet. Nie chciałbym dojść daleko. Myk. Zarabiaj pieniądze. Ja pierdolę. Cały świat do objechania. Dobra, zwiedzimy sobie trochę miasta może. Jesteśmy już tutaj. Wiecie co? Polecimy sobie tędy. O, dobra, pasi. Fajnie nam tu trasa się ustaliła. Dobra. Trochę teraz musimy uważać, bo z samą ciężarówką to uwierzcie, że ona się tak zajebiście szybko rozpędza, że jest silna do opanowania. Dobra, myk, jeden, już trójka, kurde, ciśnie tu ładnie. O, sąsiad znowu przyjechał. Brączek ma fajne widoki z okna, nie powiem. Czekajcie, tutaj, a już jesteśmy przy jakiejś firmie, także może tutaj się coś załapiemy za chwilę. Ale idzie, ja pierdzielę, niczym te sportowe wyścigu, te, boże, ciężarówki. Czyżby radyjko tam gra, mam nadzieję, że tego nie będziecie słyszeć. Oh. Powiem wam, że kiedyś miałbym taką chęć nagrania takiego zajebistego odcinka. Przypuśćmy, że bierzemy stąd przyczepę, jedziemy gdzieś na drugi koniec. Wiecie, typowo zajebisto. No kurde, zajebiście są belki, tak jak wspominałem. Ale mamy tutaj też krótką, taką fajną trasę. Ale ta jest zajebista. Nie, ale weźmiemy sobie ciągnik i pojedziemy tą krótką trasę, postaram się to zawieść. Mam nadzieję, że się uda. O, pokażę wam teraz te. Aj, dobrze, Brączek mówił, że trzeba z tej drugiej perspektywy, bo chcemy cofać. To mamy, wiecie, to skręcanie, takie skręcanie wraz z kamerką. Czekajcie, gdzie te nóżki są? Chyba po tej stronie. Aha, to są automatycznie, hydraulicznie się podniosły.
ładnie chodzi, nie ma co. Dobra, lecimy sobie, wchodzimy do środeczka. Trasa gdzie? W Liwo. Troszkę się będziemy wracać niestety. Szkoda, mógłbym jechać na tego rogala przez to miasto. Ale niech już będzie. Dobra, akurat nic nie jechało, trochę pusto, pustego terenu. Tutaj widzimy, ktoś pauzę sobie kręci. Kurde, ale fajnie miał pusty ten. Jedzie albo po jakieś samochody, albo po belki, to była ta platforma chyba do bel. Właśnie, w następnym odcinku z farminga na polusiowie belki pozbieram sobie chyba. Nie, żniwa, żniwa, jeszcze żniwa, ale zajebisty wczoraj tu było, że pokażę wam potem na fejsie może. Tak trochę jeszcze poza serwerem, jak u Brączka, to sobie pograliśmy po Brączka odcinku. Z Tanasem, Tanas mi pomógł, poprasowaliśmy co mieliśmy poprasować. Dobra, trzeba trochę uważać, bo tu naprawdę jest już ciężko w tych zakrętach z takim ładunkiem. Jejenia byśmy nie mogli wywalić, szkoda by było. Znów noc mi się trafia, kurna dziody, jak mnie to wkurza, powiem wam tak szczerze. Nie lubię jeździć po nocy, ale jedniemy sobie długie. I ja mam taką nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra, czekajcie, i już tu sobie możemy powoli hamulować, powoli zrzucać biegi. O, i tak chciałbym grać realnie w każdym odcinku. Jakoś mam za... tak wiem, że tu mi się nic nie stanie, to mogę sobie popierdalać ile wlezie. Ale tak na serio... chciałbym, naprawdę chciałbym kiedyś właśnie nagrać taki jeden dobry, porządny odcinek, nawet bez gadki. O, powiem wam coś takiego. I teraz, o, mam pomysł. Kamera przypuśćmy u mnie z tyłu. Kurwa, biegi nie wrzuciłem. Kamera przypuśćmy u mnie tutaj z boku, to już jak będę w domku. Tak jak często to wychodziło z farminga. Ta moja ten i przypuśćmy, rąbniemy sobie jakieś radyjko. Rąbniemy sobie samą kamerę, dowalimy głośne dźwięki w grze, żeby było słychać tą moc silnika i rąbniemy taki odcineczek, taką jedną trasę. Ale starałbym się grać strasznie, ale to strasznie realnie tak, żeby to wiecie, naprawdę fajnie wyglądało. I teraz do was, czy chcecie chociaż taki jeden odcinek, żeby to zobaczyć jak to będzie wyglądało, mówię to bez gadki. No właśnie to boli i ciekawe czy wy byście chcieli takie coś oglądać. No ale zarzucimy sobie długie, bo nic przeciwka nie leci. A za dużo wam i tak nie pokażę, bo pewnie ciekawe, nie no, widzieć będziecie widzieć, bo dobrej jakości będę to nagrywał. Postaram się nawet bez renderowania. Ale mimo wszystko i tak, o, gaszę światło, to z daleka nic za dużo nie widać. Więc czekam na wasze propozycje w komentarzach, jak to zawsze bywało. Czy robimy taki odcinek, czy też nie. Tak to byśmy mogli zrobić tak następny, już wiecie, bym sobie po jakichś tam miastach poleciał, czy coś, nawet jedną dużą ciężarówkę, fajnie by to mogło wyglądać. Jedną dużą trasę, o, powiem tak. Więc czekam, zobaczymy. Widziałem na YouTubie takie filmiki, jak niektórzy nagrywali właśnie. Dźwięk gry, tu sama kierownica, coś w tym stylu. Fajnie to wyglądało. Więc zobaczymy, zobaczymy. Jeden taki film na kanał mógłby wpaść. Może by to ciekawie wyszło. I nawet może byście chcieli lepiej to oglądać niż takie normalne filmiki, jak coś gadam. Na gadanie przyjdzie czas w farmingach i innych. I tu pod górkę dobrze zrzuciłem, ciężko bym ją. A, no tak, myślałem, że tu będziemy do jakiegoś skrzyżowania dojeżdżać. Kurde, ale spalanie mamy. Nie wiem, czy to mi to spaliło. Czy to mam na 100... mil. Mam spalanie 91. I poczekajcie, tu my mamy... o Jezu, gale? Gale? Jakoś tak. Moment. Jest git, jedziemy sobie. A, zresztą nie wjeżdżałem na ich pas, to nie musiałem na to patrzeć. Dobra, ojej, trójka. Mówię, widzicie sobie, trochę się pozapominałem. No a tu możemy długie zgasić, bo naprzeciwka jadą. Mimo wszystko są te barierki, ale to i tak mi się wydaje, że one są zbyt nisko i to by biło im po oczach. W ogóle masakra, dzisiaj się nic nie wyspałem. O czwartej sobie wstałem na mecz. Mecz taki a la finał tamtegoroczny Copa America. Chile kontra Argentyna. Powiem wam, ja pierdolę. Na Euro chciałbym oglądać takie... Znaczy chciałbym, żeby tak drużyny grały na Euro, nie? To, co wczoraj się działo, ja nigdy... Nie wiem, może finał Ligi Mistrzów taki był, ale też nie obstawiam tego, bo to, co się działo wczoraj, ta dynamika spotkania, akcja za... W ogóle, kurwa, ja nie wiem, ci piłkarze to z FIFA tacy dobrzy nie są nawet. I naprawdę wczoraj to co się naoglądałem, Brączek sobie smacznie spał, ja tu sobie oglądałem, ale powiem wam, w drugiej połowie przysypiałem.
ominąłem jedną bramkę, musiałem jakoś przysnąć, dopiero jak się dar, to widziałem. Ale mimo wszystko, ja pierdzielę, no szacun za taki mecz, nie? Ja już się nie mogę doczekać kolejnych, ale tu dopiero akcja, mi się wydaje, zacznie się. Zacznie się wtedy, gdy wyjdą spotkania ćwierćfinałowe, bo są po dwie dobre drużyny w każdym, w każdej grupie, wiecie, i no tylko meczem pomiędzy nimi będą dość fajne, tak? A reszta to za bardzo nie przyciąga. I dopiero gdy te drużyny powychodzą sobie, wiecie, gdzieś dalej, półfinały, ćwierćfinały, a nie, przecież ja nie muszę tutaj, a nie, muszę akceptować, zapomniałem ja. Co jest, znowu się nie zmieściłem. Zero po całą końcówkę. O, nie, nie. O, super, pewnie jeszcze ktoś za mną stał. No niestety, tak, taki wjazd. Jeszcze chyba się nie wyrobię. Może teraz. Postaram się bynajmniej. Wejdę. Wjechał. Naprawdę nie wiedziałem, że aż będę musiał się tak bardzo naddać. Dobra, oddaję mi ci przyczepę. Drugi kumplu. Dawaj, hajsidło. Pokażę rezultat. Dobra, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wyszło jak wyszło, myślałem, że wyjdzie troszkę lepiej. Ale jest odcinek z Amerykana. Także ja czekam na wasze komentarze i zobaczymy, co się wydarzy w następnych odcinkach. Thank you very much za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć.